Tym razem chciałbym Wam pokazać, jak mieszkamy w miasteczku USO. Do miasteczka USO wczoraj zjechaliśmy autobusem. Stąd będziemy się udawać jutro do osad pigmejów. To jest ulica, na której znajduje się nasz hotelik, a to są jego mieszkańcy. Tak wygląda. Tak wygląda właśnie USO od strony, powiedzmy, mniej oficjalnej. Znajduje się bardzo, bardzo niedaleko granicy z Kamerunem. A to jest właśnie nasz hotel. Nasz hotel niestety nie ma nazwy. Tutaj jest jeden korytarz. Tym korytarzykiem wychodzimy sobie na zagrodę. Idziemy do naszego pokoju. I tutaj dochodzimy do naszych pokoi. To jest pokój Simona. A tu jest nasz pokój. Jeszcze nie jest gotowy, dlatego czeka na... A tu jest widok z pokoju. Woda jest średnio bieżąca. No, tak wygląda przemysł hotelarski w USA.